rybacy znad jeziora Genezaret tak zaufali Jezusowi, że zostawili wszystko i poszli za Nim. Iść za Jezusem. Chcemy w Salezie iść w 2022 i 3 roku za Jezusem. Będą trudniejsze momenty w naszym życiu. Będą większe wyzwania, ale z Panem Bogiem jesteśmy w stanie pokonywać wszystko. Iść za Jezusem. Iść Jego śladami. To jest tak bardzo ważne. Rozpoczęliśmy 6. rok funkcjonowania Salezu. Rok szkolny 2022-2023. Nowa perspektywa, nowe nadzieje. To, co najbardziej cieszy, to, że jesteśmy bardzo dorodną wspólnotą, 800 uczniów, ponad 100 pracowników, 80 nauczycieli. Chcemy, aby to nasze środowisko było rzeczywiście środowiskiem Księdza Bosko, pełnym radości, uśmiechu, ale także i zdobywania wiedzy, zdobywania kompetencji, przede wszystkim rozwijania swoich talentów. Czeka nas piękny rok, przed nami perspektywa remontu naszych boisk, naszej infrastruktury rekreacyjnej, tak więc wiele nowości. Na pewno z utęsknieniem czekamy na te nowe przestrzenie, które będą pomagały też rozwijać umiejętności sportowe, ale i nie tylko. Rozpoczęcie idzie pełną parą, w tym roku dużo zmian, będziemy mieli nowe boisko szkolne. Fajnie jest się spotkać z kolegami po tych wakacjach, po takiej przerwie. Ale też fajnie po prostu wrócić znowu do szkoły, do takiego trybu życia szkolnego. No teraz 8 klasa, nie ma już żartów, będę musiał się przyłożyć ostro do nauki, żeby zdać dobrze tą szkołę. Budujemy tę rzeczywistość Salezu z dnia na dzień. W niełatwych czasach przyjmujemy również Ukraińców, nimi się zajmujemy. Jest to dla nas piękne wezwanie, ważne wezwanie, które przed nami. Chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich uczniów, ale też rodziców, tych najbliższych współpracujących z nami w Salezie i też chcę życzyć rodzicom dużo cierpliwości, pokoju, a także tego, aby ta nasza współpraca przyczyniała się do kształtowania jak najlepszego środowiska wychowawczego dla dzieci, aby dawało to środowisko wiarę, mądrość, ale także i talenty, bo na tym nam bardzo zależy.